Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie kontynentu wyż, nad pozostałym obszarem Europy, również nad Polską, aktywne niże z frontami atmosferycznymi. Nad zachodnie i północne regiony kraju napłynie chłodna masa powietrza, a nad południowe ciepłe i wilgotne powietrze. Dziś na wschodzie Europy i nad Skandynawią zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad pozostałym obszarem kontynentu więcej chmur, przelotne i ciągłe opady deszczu. Śnieg i deszcz ze śniegiem będzie padał na północy Rosji oraz w Alpach. Najchłodniej w Moskwie – 4 stopnie, najcieplej w Atenach – 20. A teraz spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W całym kraju pochmurno. Przejaśnienia jedynie na wschodzie, południu i zachodzie. Deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy Suwalszczyzny. Na termometrach od 9 kresek na północy do 16 w Krakowie. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr ze wschodu i południa. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1012 hektopaskali. A na koniec jeszcze przegląd regionów. Zapraszam.